Dzień dobry, Agnieszka Baron, witam Państwa w piątek 11 marca ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W ostatnim w tym tygodniu wydaniu wiadomości Haier przyjechał do Gliwic, czyli wizyta śląskiego podróżnika w bibliotece. Zaprosimy na wyjątkowe wagary i podróż w czasie. W najbliższy poniedziałek warto zajrzeć do Centrum Organizacji Kulturalnych przy Studziennej 6. O 18 rozpocznie się 9. bardzo wyjątkowa Pecza Kucza Night. W formacie 20 slajdów razy 20 sekund zaprezentuje się aż 6 gliwickich organizacji pozarządowych. Tego samego dnia, zarówno rano, jak i po południu, będzie można skorzystać z pomocy wolontariuszki przy rozliczeniu PIT-a i przekazać 1% podatku na jedną z gliwickich organizacji. Trzeba się umówić telefonicznie na godzinę spotkania pod numerem telefonu 32 775 2053. Już za 10 dni rozpocznie się kalendarzowa wiosna. To także okazja dla uczniów do tego, aby spędzić ten czas poza szkołą na wagarach. Dlatego samochodówka postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom uczniów i już po raz kolejny tego dnia organizuje dzień otwarty, któremu będzie towarzyszyć szereg konkursów. Przejazd samochodem do nauki jazdy z talerzem Stewarta, alkogogle, toczenie opon czy przepychanie samochodu to tylko część atrakcji, jaką przygotowano dla uczestników wagarów w samochodówce. Dla chcących sprawdzić swoje umiejętności czekają konkursy w kategoriach czyste auto, głośność, audio, slalom, skuterem. Wagary w Zespole Szkół Przykińskiego odbędą się 21 marca w godzinach od 9.30 do 13.00. Skoro już odliczamy dni do wiosny, nieco wcześniej będzie miało miejsce co najmniej równie ważne wydarzenie – Dni Otwarte DTS-ki. Z tej okazji na naszej stronie internetowej pojawił się specjalny cykl fotograficzny ze sprawą zdjęć Mariana Jabłońskiego, znanego naszym widzom detektywa historii. Przypomnimy sobie, jak wyglądały tereny, przez które lada dzień przejedziemy samochodem. Ulica Zwycięstwa, Balcerek, Mandarynka czy Sezam. Do zobaczenia na naszej stronie tvimperium.pl. Codziennie, aż do przyszłego weekendu, będziemy dodawać nowe galerie. Bądźcie czujni. Wczoraj do Biblioteki Centralnej zajrzał podróżnik Mieczysław Bieniek, emerytowany górnik z 5 książkami na koncie. Autor stawił się na zaproszenie Biblioteki Miejskiej i opowiadał o swoich podróżach do Afryki, ale nie tylko. Nam również udało się z nim porozmawiać. Ludzi pan lubi, co też widać na spotkaniu autorskim, które się już tutaj niebawem zacznie, sala prawie że pełna. Inni pisarze, autorzy różnie podchodzą właśnie do tego typu spotkań. Niektórzy się stresują, bo ojejku, co tam ktoś powie, czy ktoś nie będzie krytykować, a pan, rozumiem, że lubi tego typu wydarzenia. Inaczej. Ja traktuję pisanie książek jako zostawienie śladu po sobie. Natomiast nie, nawet jak ktoś mówi, że pisarz, to gdzieś skromnie spuszczam głowę z toną. Bardziej się czuję jakimś reportażystą niż pisarzem, aczkolwiek no, jakieś tam przymiarki do czegoś poważniejszego na pewno są, z tym, że zostawię sobie to na później. Na razie mnie bardzo ciekawi świat, ten inny punkt widzenia. Dopóki jeszcze mam zdrowie i mogę tym rowerem, no to najpierw podróżę, a potem będę myślał o książkach. Nigdy nie myślę o tym, że... I też się nie zastanawiam. Wiem, że robię czasami mnóstwo błędów, czy przy opowiadaniach, ale ludzie wybaczają, bo ludzie czują, że ja to robię z pasji, z serca, a nie robię tego na zasadzie takiej, słuchajcie, patrzcie, bo ja zrobiłem. Często też głowę spuszczam i mówię, że ode mnie podróżników, ludzi, którzy zwiedzają świat, jest mnóstwo. O wiele, znaczy myślę sobie z lepszymi pomysłami, ale ja znam swój szereg, ja wiem, że z powodów zdrowotnych mam tylko tyle i nieraz sobie mówię, Boziczku, kochano, dzięki Ci za to, że aż tyle. Cała rozmowa z Haierem już wkrótce na naszej antenie. Polecam Państwu kolejny odcinek Gliwickiego Book Crossingu, premiera w święta wielkanocne.
100 podusi dla Anusi, góra ciast i ciasteczek, kiermasz świąteczny, występy uczniów i licytacje. To wszystko działo się wczoraj w Szkole Podstawowej nr 28. To tam odbył się specjalny koncert dedykowany Ani, dla której, i tu przypominamy, bo zapisy wciąż trwają, jutro miejmy nadzieję pobiegną całe Gliwice. Dzisiaj mamy 10. jubileuszowy koncert charytatywny, który poświęcony jest naszej gliwiczance Ani Starosolskiej. Ania jest dziewczynką, która choruje na bardzo ciężką chorobę, której leczenie kosztuje ponad 2 miliony złotych. W związku z tym nasi uczniowie zdecydowali, że w tym roku obejmiemy właśnie opieką naszą gliwiczankę. Dzieci przygotowywały się już od bardzo dawna. W akcję włączyli się również rodzice, dziadkowie, wujkowie, ponieważ od stycznia były szyte poduszki dla Anusi. 100 podusi dla Anusi. Rodzice upiekli ciasta, ciasteczka, zakupili kawę, stworzyli kawiarenkę. Uczniowie ze świetlicy wykonali kartki wielkanocne, ozdoby wielkanocne i cały dochód z tej imprezy przeznaczony właśnie jest na leczenie naszej podopiecznej Ani. Chodzi mi po głowie też tutaj często taka myśl, a jak Państwa widzę, to ona wraca uporczywie, że chociaż ta sytuacja nasza, no delikatnie mówiąc, nie jest szczególnie radosna, to jedna rzecz jest tym cudowna i to się powtarza, to jest piękne, że spotykamy wspaniałych ludzi. I za to Wam także ślicznie dziękujemy, za to, że chciało się Wam zorganizować ten koncert, za to, że chciało się Wam tu przyjść, za to, że dzieciaki się zaangażowały, za cudownie brzmiącą nazwę Jasiek dla Ani, czy tam z żoną, to jest naprawdę. W 2006 rozpoczęliśmy takim wielkim koncertem, gdzie dochód był przeznaczony dla chłopca, który pochodził z ubogiej rodziny, natomiast był bardzo zdolny muzycznie i pieniążki zostały przeznaczone na dalszą jego edukację. No cóż, dalej włączamy się w różne akcje. Następna taka duża impreza to jest piknik rodzinny w czerwcu, z którego dochód również przeznaczymy częściowo właśnie na leczenie Ani. Także zapraszamy wszystkich mieszkańców Gliwic. Proszę obserwować naszą stronę internetową, bo tam właśnie umieszczamy zawsze informacje o tym, co się dzieje w naszej szkole. 220 po raz drugi i 220 po raz trzeci. Bardzo prosimy Panią Krawińską. I jeszcze mam dla Państwa garść zaproszeń na podsumowanie tygodnia jutro po godzinie 17.40, serwis sportowy za chwilę na naszej antenie i oczywiście nie mogło zabraknąć prognozy pogody na sobotę. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości w poniedziałek. Życzę udanego weekendu.